25 metry. To jaka precyzja? Się rozkłada. Cześć, jestem Paweł. Cześć, jestem Monika. Witamy Was na kanale Teraz Fera, na którym to razem budujemy kampera. Tak. A w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak nam tutaj będzie szło montowanie blatów. Tak, zamontujemy blaty, pokażemy Wam, jak przebiegły przygotowania z tymi naszymi blatami, jak nasz dom zamienił się w stolarnię na parę tygodni. No i co? Niby taki kawałek blatu, a tyle zawodu po prostu. No ale to nie tylko blat, no bo tu jeszcze stolik przecież zrobiliśmy, półeczkę, pododawaliśmy sobie różne takie... 3 metry drewna. Tak, 3 metry drewna, trochę tam zostało, ale... Więc troszkę roboty było. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe subskrypcje i zapraszamy do komentowania pod filmem. Tak, jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Chętnie odpowiemy. Dokładnie. Jak zawsze. Jak zawsze, także zapraszamy do filmu. Hejka. Co będziemy zaraz robili? Zaraz będziemy cieli blat. No. Tutaj już mamy... blat. Blat dębowy. 22 mm. Gruby. Te rogi tu będziemy obcinali tak na pół? Czy tak po prostu je zjechać maszynką, żeby nie były takie ostre? No ten możesz zjechać, bo te... To będzie przy siedzisku, to ja bym go w ogóle tak zrobił. To jest ładnie zakończone, to może to zostawić. No bo tu wyszlifowałem już. A, okej, okay. No to zrób. Co zrobić? Maszynką? Mi się wydaje, że już więcej nie trzeba. Zobacz, jaki ładny. Spoko, nie? Jaki ładny. Kurde, mam presję, bo siadła mi bateria, nie miałem ładowarki, musiałem jechać do kolegi, wziąć ładowarkę, a on był akurat na robocie, jeszcze mi każe dzisiaj ją oddać, bo jutro znowu jedzie do pracy. I zaraz się robi ciemno i jestem trochę nerwowy. I przy... No i teraz przymiarka. Przymiarka blatu. Pasuje czy nie pasuje? Muszę wyciąć rowak. No ślicznie. Tutaj dobrze? A. Będzie szufladka. Wszędzie ładnie to chodzi. No i fajnie, bo tutaj mało miejsca, fajnie, że jest wysunięty. No super. Super, jeszcze będzie trochę wyżej, ale fajnie, domowo się zrobiło. Jestem w szoku, że tak równo przylega do ściany. No dobrze, kąty zrobiliśmy. No, super. A też to tak, no ale to wiesz. Zczyty. Jeszcze musimy mierzyć teraz na stolik. Bo tu będzie jeszcze stolik. I tutaj ten blacik. A przenieś ten, to sobie tutaj tak zrobimy, dopasujemy. Tak, fajnie to wyszło. A to jak będzie? Gdzie się materac kończy? No, materac troszeczkę sobie skrócimy, żeby... bo nam niepotrzebny jest aż taki bardzo długi. Więc te parę centymetrów. Okay. Bo ma chyba ponad 190, no to aż tak nam długi niepotrzebny, więc o te 10 centymetrów go skrócimy, to i tak nam wystarczy. No, a tutaj zawsze będzie taka... nie będzie tak od razu pościel. Tylko będzie fajnie tu półeczka, coś tam będzie sobie można nawet odstawić, jakiś kubeczek czy... No i pościel będzie dopiero się tu zaczynała, więc nie będzie tak od razu tutaj nad... przy samym tym siedzisku. No dobra, to teraz mierzymy stolik. No, będzie musiał on być szerszy. Ale na jaką wysokość? A co to za różnica?
Co? Na jaką wysokość? No to, że wtedy to zależy, jaką będzie miał długość. No ale to chyba trzeba zrobić na długość tak, żeby to przykrywało wszystko, nie? No, bo to będzie klapa. No tak, więc jak go zrobisz niżej, to będzie musiał być krótszy. Jak go zrobisz wyżej, to będzie mógł być dłuższy. Mm-hmm. No właśnie. To mi brakuje mi tego zmysłu stolarskiego właśnie. No cóż, nie można mieć wszystkiego. To jest ciężkie. Jest to potrzymaj, a ja się przymierzę. No, ja chcesz usiąść tutaj? No. Bo tam nie masz... No nie wiem, ty myśl, tak? Czy za wysoko, czy lepiej niżej? Nie, o wyżej. Tak mi się wydaje, że tak by było ok. A więc wczoraj docięliśmy blat do kuchni. No i dzisiaj docięłem stolik. Takie boczne będziemy mieli otwierane, żeby przedłużyć blat, jak będziemy coś chcieli używać. No i teraz właśnie wszystko przycinam. Paweł, dzięki za piłę do docinania blatów. No i teraz się bawię, szlifuję. Obrabiam tutaj brzegi, żeby były ładne. Rogi trochę zaokrąglam, żeby sobie nikt krzywdy nie zrobił. No i tak sobie działam. Przejechała kierowniczka. Czyli ja. No i ja po prostu jak mierzyłem szerokość tego blatu, to nie brałem pod uwagę, że tu się drzwiczki otwierają i troszeczkę takie tu zrobiłem sobie po milimetr takie zakładeczki. Się Paweł tak pochwalił mi, że dokładnie zrobiłem zakładeczki. A teraz się otwierać będą tak. No i trzeba było troszeczkę przeciąć, no ale teraz już także wszystko. Splanowałem tutaj. Zestrugałem z około 2-3 mm i jest teraz idealnie. Także o to chodziło, ale już jest temat rozwiązany. Wow, już zaczyna to pięknie wyglądać. No, teraz wycinamy bębenek. To jest, wiecie, to się gra, nie? A więc tak, odrysowałem sobie na blacie zlew i teraz muszę zrobić zakładkę 1,5 cm. Te krawędzi, co mam tutaj zaznaczone, odmierzam 1,5 cm, tak kawałeczek po kawałeczku w paru miejscach. Potem to wszystko połączę linią. Wytnę to wyżynarką, ale najpierw po rogach sobie wiertłem do drewna. O, porobię tutaj dziurki, żebym mógł włożyć ostrze od wyżynarki. Wtedy wyżynarką sobie tu pojadę po tych liniach. I tu jeszcze muszę wywiercić, o, mam kółko zaznaczone na baterię. Zabieram się do pracy. Co my tutaj mamy? Mamy blat. Z wyciętą dziurką. Ojojo, i bateria nawet jest. Jaka ładna, amerykańska. Tylko montować i malować. Tak, najpierw pomalujemy, zaolejujemy, już wam mówiłem. I będziemy mogli grzać wodę niedługo. Dobra. Fajnie. No, lecimy dalej. Przygotowujemy blaty do zamontowania i do pomalowania. Malujemy je olejem takiej firmy Osmo Top Oil. Także na razie już są raz pomalowane. Tu będzie stół. O. Także sobie teraz Monika pomaluje, ja to przytarłem. Zabieram się dalej do pracy, bo już chcę posprzątać tutaj. Ciężko się odpoczywa w domu, jak jest taki bałagan, naprawdę. Już mam trochę dosyć tego. No ale nie mamy garażu i na dworzu pogoda dosyć długo jest zimno. Już powinna być wiosna, powinno się robić ciepło, a to cały czas tam po parę stopni tylko jest, także... A jakoś sobie radzimy, jest okej. Paweł już tutaj wszystko poprzecierał. Po pierwszym olejowaniu. Blady są fajne, ładne, gładziutkie. A ja teraz będę olejować drugi raz. Najpierw muszę je trochę jeszcze przetrzeć skórzu. No a później będę olejować. Tu mam olej. Tu mam już pędzel. I zabieram się do roboty.
tutaj mamy nasze blaty. Już gotowe, pomalowane, wyschły. Pięknie się błyszczą. Także będziemy zaraz je montować. Bardzo fajnie ten olej wygląda. Już mamy go przetestowanego, bo już malowaliśmy nim blaty w kuchni. A Paweł już jest zwarty i gotowy do pracy. Wyjeżdżamy z tymi blatami, bo to po prostu nie ma jak się zrelaksować w tym domu. Jezu, słuchajcie, jak ja już może o tej chwili naprawię. To i tak jeszcze nie będzie ostatnia rzecz w tym domu. Mamy blat. Teraz tylko czy on będzie pasował. Nie no, pasował przed pomalowaniem, to chyba przy... Chyba nie zgrubiał. Bo się nie skurczył, mam nadzieję. Sły, słuchajcie jak... Idealnie. Sły jak ula. Wow, jak ładnie. Kurczę. Od razu tak domowo się robi. No. No trochę się skurczył. Wciągnął olej. Ciągnąłem. No to powinien zgrubieć. W sumie od oleju się grubieje, nie? Tłusty. No on schudł, kurna. Patrzcie. Muszę spróbować ten olej. No co, na schudnięcie? Elena twierdzi, że jest gruba. Przecież jest szczuplutka. Nie musiałeś wszystkim mówić, że jestem gruba. No, wszystko fajnie pasuje. Tu troszeczkę blat będzie wyżej, bardziej wystawał. Tutaj będziemy jeszcze mieli szufladę, jakąś taką, nie za dużą. No, jakieś sztućce, inne gadżety. No, lodówka się fajnie otwiera. To też jest właśnie... musieliśmy zrobić tą szafkę troszeczkę głębiej, bo jak była tutaj na równi z lodówką, no to ta lodówka troszeczkę drzwiczki haczyły o to i... No, denerwowało nas już to na wstępie, więc przypuszczam, że przy dłuższym użytkowaniu by to było bardzo irytujące i mogłyby się też uszkodzić drzwiczki od lodówki. Więc od razu po prostu przesunęliśmy tą ściankę troszeczkę dalej. No i teraz się otwiera już fajnie. Także super. Taki zlewik mamy. Mamy takie spinki do montowania pod blatem. Tasiemka jeszcze taka jest, na której będziemy kładli zlew. I teraz właśnie chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Muszę wziąć śrubokręcik. No właśnie, nie. No co się śmiejesz? Przyklejamy tą tasiemkę. Chodzi, czuć. Fajnie. No nie odstaje jakoś tak? No odstaje. No ale ja to docisnę. Tam mam takie specjalne... A, okej, okay, to te spinki tu docisną, spinki, tak? Tutaj, no tak, no mam nadzieję, no chyba tak to działa, nie? Tutaj są takie spinaczki. I one po prostu, jak tu będziemy wkręcać, to to się obniża na dół i dociska cały zlew do blatu. Bardzo fajne rozwiązanie. Mój kamerzysta musi się tutaj tak... O, widzicie? Tu i teraz jak będę dokręcał, to to będzie szło do góry i dociśnie tu cały blat. Super! No.
kolejną rzecz będziemy montowali? A będzie to półeczka. O! Tutaj będzie. Fajnie wygląda, nie? Super. Blat na mnie odpadł. Wczoraj. Wczoraj dzisiaj byłem vanem w pracy. Nic tu nie trzeszczało. Trzyma się solidnie. Super wygląda. Tak, tu się przyklei, tu się przyklei, tu się jeszcze dam kątownik, a tu pod spód idą listy, które zaraz przyniosę. Monika pomalowała wczoraj listewki ładnie. Nie, to tak pionowo. Tylko nie wiem, które to miało być i gdzie. Ale to na pewno będzie tu. O! Tak to mieliśmy robić. No musimy jeszcze sobie, nie wiem, sprawdzić. No tak, tak miało być do samego dołu, tak? Tylko właśnie, żeby się o podłogę nie obcierał, no na tyle. No to się podłożyłem tu klocuszkę. Tak, tylko jak staniesz dalej, to tutaj jest większa dziura, widzisz? Mhm. A tu mniejsza. No ale to już... To już musi być tu od góry równe, no. To już... No tu od góry też nie jest równe. Jest... No to ja nie wiem, jak ty to zmierzyłeś. Tu jest krzywe, tam jest krzywe. Kurde, no. To nie chodzi o to, jak jest docięty, tylko chodzi o to, jak jest konstrukcja łóżka zrobiona. A wiesz, że wanie nie ma kątów, no to... To teraz blat będzie bez kątu. To łóżko jest krzywe, tak? To będzie tak? To ty będziesz się turlał na mnie? No tak specjalnie zrobiłem. Taki brakiet kupiliśmy. I teraz tak, jak to działa. A więc tak, tak będzie stół. Podnosimy go. Będzie się blokowało. Chcemy opuścić, to tu się naciska. I będzie szedł w dół. I znowu. Super. To teraz możesz sobie to zmierzyć, jak to ma być mniej więcej. Wydaje się, że to trzeba byłoby dawać tak na środku. No bo jak to przykręcimy do blatu, to może tam nam później nie pasować na tym, no tam nie mamy dużego pola manewru też. A po prostu jak tam przykręcimy równo, no to już będzie musiał być blat równo. Już będzie tak, jak będzie. Najwyżej będzie krzywo. Najwyżej będzie trochę krzywo. Będzie nam piwo zjeżdżało ze stolika. Nie, no nie będzie. Będziesz musiał stawać krzywiej po prostu. Inaczej. Nie prosto, tylko krzywo będziesz wtedy parkował. No tak myślę. Żeby sobie wyprostować stolik. Nie za wysoko? Nie, w sumie. Nie. Dobra, Paweł, to są jakieś milimetry, no już. Kręć. No już, kochanie, bo już wiem, że już byś się napiła kawusi na naszym stoliku. W sumie jesteś... Ja już jestem wszystkim w tym wanie. Czy jesteś lepszy niż wkrętarka, bo jesteś cichutki. Hydraulikiem, elektrykiem, gazownikiem, stolarzem i jeszcze wkrętarką teraz. Mhm. Jesteś taką cichutką wkrętarką. Taką fajną, nie? Mhm. No i zaraz będzie stolik. Już nie taka wolnoobrotowa. Nie, poczekaj, bo może jest tu taka opcja, że... O, widzisz? O Boże. Co o Boże? Dobrze, że pomyślałem, bo ty tu stoisz po godzinie, jeszcze tego no, nie wymyśliłeś. Dobrze, że pomyślałeś na szóstym wkręcie. Ostatnim, tak? Prawie ostatnim. No to już możemy zaprosić gości. Tak, mamy wpadacie? Już stół. Wpadajcie na kawę. Stół się trzyma, także kawę można pić. I nie tylko kawę. Napoje wyskokowe również mile widziane będą w OneLife. Lodówka pod ręką. Lodówka pod ręką na zimny browarek. Także wpadajcie. Chodź, teraz pokażemy naszym gościom, jak nasz stół funkcjonuje. A, właśnie, no. Boże, ja pokażę. Tak jest złożone. Tak jest złożone, no. Tak się rozkłada. I jest gotowy. A żeby go złożyć, to wystarczy tylko wcisnąć tak przyciski i uważać, żeby sobie nie przyciąć palcy. No, jest super.
Podoba ci się? Bardzo mi się podoba, super, fajnie w ogóle. Fajna wysokość. Wygodnie, nie? Fajna wysokość, fajnie się przy nim siedzi. Jeszcze jak tutaj dojdzie poduszka i jeszcze no, będzie wykończone już to siedzisko, także będzie super. Tak. Co tutaj masz? No, dzisiaj kolejny cudowny, słoneczny dzień. Idziemy dalej montować meble i trochę sprzątać. No. Czadowo. No. Ale mamy tu światło dzisiaj. Tu już troszeczkę posprzątałam. Tutaj Paweł zrobił ciapki. No jak ciapek, to musi mieć ciapki w środku. Ciapek musi mieć ciapki. Nie, zaraz to pomalujemy. Trzeba było zaszpachlować wkręty. Pomalujemy, żeby to wszystko było gładkie. I będziemy skręcać tutaj ławeczki. Te siedziska, ławeczki, jak to zwał. A potem umyjemy o. No, a ty się cieszysz, już fajnie, bo już trochę posprzątaliśmy graty stąd, nie? Tak, już trochę ładnie. Od dzisiaj graty będą wszystkie leżały w garażu. Nic nie chcę mieć w domu. Nie wiem, jak ja to zrobię. Normalnie. Okej. To do roboty. Będzie tu. To pasuje. Pasuje? No, się pasuje. O, fajnie. No. A tam słońce? Super. No, fajnie, że są takie ciemniejsze. No, bo je przemalowałam w ogóle. Tak, Monika, bo były takie jasno-szare. Były takie jasne jak ta ściana, a ale przemalowaliśmy je na ciemne. I przez to, że były nieskręcone, tylko leżały tutaj, Paweł wszystko na to odkładał, no to się tak trochę pobrudziły, więc kto odkładał? Paweł. No, moja wina, nie? Oczywiście. Musiałaś przemalować. Musiałam przemalować, bo pobrudziłeś. Nie za bardzo się to dało wyczyścić. No ale wyszło jest ładnie, zobacz jak ładnie kontrastuje, no, z tym jasnym. No tak, no jednak stwierdziliśmy po tym, jak się ubrudziło, że lepiej jak będzie trochę ciemniejsze, to będzie bardziej takie praktyczne. Tak. Także mamy teraz takie ciemniejsze, no będzie trochę ciemniej na dole i jaśniej na górze. No trzeba kręcić, bo zaraz połamiemy. Dobra, no to zabieramy się do roboty. Okej. I to tak nam wyszło. Także słuchajcie, mamy już w końcu na czym siedzieć i przy czym siedzieć. Dokładnie. Także może już tak sobie posiedzimy, już nic nie będziemy robić. O Jezu, czekałem aż to powiesz. Żart. No, no. Jeszcze trochę zostało nam do zrobienia. Co zobaczycie już w przyszłym odcinku, będziemy dokańczać meble. Będzie się Paweł zmagał z szufladami. Tak, podłączę trumę, syfon, już w końcu chcę tu pozapinać wszystko na ostatni guzik, bo nasza podróż się zbliża niedługo. Tak, będziemy musieli wszystko przetestować, żeby nie mieć żadnych niespodzianek w podróży. Przykrych. Przykrych. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i za wszystkie subskrypcje. Dzięki wielkie, naprawdę. Tak, a nawiasem mówiąc, już mamy ich prawie 1000. A. Także niedługo będzie koniec budowy, no i może te 1000 subskrypcji. I zrobimy imprezę. Imprezę, tak, jakąś parapetówkę. Parapetówę i w sumie może zrobimy to na jakimś live'ie. No, na live'ie, tak. W sumie to trochę się tremujemy, ale nie, no damy radę jakoś tak. Także może dajcie nam znać w komentarzach. Dokładnie, co myślicie o takim live'ie? Czy bylibyście zainteresowani nas oglądać na żywo? Jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście nam zadać i na które chcielibyście, żebyśmy Wam odpowiedzieli, no napiszcie w komentarzach. I to w sumie będzie taka podwójna impreza, bo dzięki Wam będziemy mieli te 1000 subskrypcji niedługo. No i nasz baniusz będzie gotowy, mam nadzieję, niedługo. Dobra. Będziemy go musieli oficjalnie ochrzcić.
jako ciapek. Rozbijemy butelkę o niego. Szampana. No na pewno, to wtedy będzie dziurek. To będzie dziurek i ciapek. Dobre dziurek, podoba mi się. Nie, no dobrze, nie przedłużam. Dziękujemy. Dzięki i zapraszamy za tydzień. Tak, zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się, hejka. Pa.